Dzień dobry Państwu. Powinniśmy się też już w sieci pojawić. Bardzo się cieszę, że tak licznie się spotykamy 1 września z Markiem Stelarem na absolutnej premierze książki Głębia, która już jednak od kilku dni gdzieś tam się szwenda po księgarniach i już czytelnicy mogli ją poznać. Wracasz z komisarzem Rędzią. Znaczy, nie wracasz, tylko się go trzymasz od jakiegoś czasu. Czy to jest w ogóle trylogia, czy to jak jest pomyślane, czy zostawiasz sobie furtkę? Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że przyszliście i że oglądacie. To jest bardzo miłe, zwłaszcza, że tak licznie przyszliście. Nie spodziewałem się naprawdę. Jeśli chodzi o Twoje pytanie, no jak na razie jest to trylogia, bo wyszedł trzeci tom. Cudna odpowiedź, naprawdę konkretna. Tak, na płaszczyźnie pytania. Czy była planowana jako trylogia? Nie, no tym razem nie. Jak zwykle trzymam się uporczywie tej trylogii jako optymalnej opcji, jeśli chodzi o opowiedzenie historii, żeby nie zanudzić i nie zmęczyć czytelnika. To w tym przypadku nie planowałem tego. Już kilka razy mówiłem publicznie, że na razie dajemy sobie spokój z Rędzią po tym trzecim tomie, co nie oznacza, że Rędzia zniknie. No on żyje w przeciwieństwie do Sydera, więc nie ma problemu, żeby pojawił się jeszcze raz. Albo i kilka razy, natomiast chodzi o to, że pomyślałem sobie, że czasem dobrze zrobić pół do zmian, żeby po prostu nie zmęczyć czytelnika bohaterem, a jeśli wróci, to może z takim właśnie tupnięciem, czy przytupem w zasadzie, i tym bardziej będą Państwo na niego czekać. I taka chyba była moja strategia na to. Ponadto to, co teraz piszę, ładnie by się wpasowało w czwartego Rędzie, nie przeczę, ale w końcu podjąłem decyzję, że jednak to będzie nowy bohater i tu już nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie trylogia, czy to będzie standalone tak zwany, czyli pojedyncza historia, czy co z tego będzie. Mam nadzieję, że to będzie po prostu dobra historia. A wracając do Rędzi, myślę, że to jest fajny gość i warto jednak pociągnąć go dalej, także absolutnie nie będę się upierał, że trylogia. Nie. Ja nie dodałem, że mamy pytania od czytelników Marka, zupełnie anonimowe, więc zostawiliśmy taką furtkę, żeby iść po bandzie, nie oszukujmy się. Ostro bramy. Więc pewnie niedługo przejdę do tego i zobaczymy, co tam się urodzi. To takie pytanie trochę ogólne, ale wydaje mi się, że też takie, które będzie interesowało Twoich czytelników. Rędzia czy Suder? To jest trudne pytanie, o Suderze już zdążyłem trochę zapomnieć, a z Rędzią jestem bardziej związany choćby z racji czasu, mniej go upłynęło, ale również z powodu tego, że powstał w oparciu o realnego człowieka, który jest bardzo sympatyczny i bardzo go lubię, no i jakby to się przekłada, to się przenika w jakiś sposób, więc chyba jednak Rędzia. Ja tak trochę tak pochowałem już i opłakałem tego Sudera, przyznaję. I chyba to jest też zawsze tak, że pisząc kolejną historię, już dawno mnie nie ma w tej poprzedniej. I Suder faktycznie to już minęło trochę czasu, natomiast no, Rędzia wciąż tam gdzieś sobie chodzi i dlatego tak. No i oprócz tego, że Tomek faktycznie istnieje. Nie dość, że go zabił, to jeszcze słabo wspomina. Znaczy, ja go dobrze wspominam oczywiście, ale wiecie Państwo, no żałoba też ma jakieś ramy na pewno i cóż, no tak wyszło. Może się pospieszyłem, ale już nie mam chyba odwrotu. Znaczy zawsze odwrót istnieje oczywiście, ale na razie się skupiam na Rędzi, na Przeworskim, na nie wiem, do Agaty Prażmowskiej chciałbym wrócić też. No ja generalnie mam dużo pomysłów. No właśnie ta inspiracja Rędzią jako rzeczywistym Rędzią. To tylko imię i nazwisko, na ile to wszystko pościągane. Ty tak robisz, na przykład Anna Rosenberg się też pojawia w tej książce, czyli autorka, która, z którą Marek niedawno rozmawiał. Ja lubię wrzucać chociaż tylko z imienia i nazwiska często, a jak się da, to trochę głębiej. Ludzi ze swojego otoczenia, ze swojego środowiska, z ludzi, których lubię, a czasem których nie lubię. I tak mrugam trochę czytelnikom i tym osobom. Bo są oczywiście czytelnicy, którzy też załapią, o kogo chodzi. To znaczy, ja nie jestem jedyny, bo ja wiem, że też inni tak robią. Już robiłem też kilka razy z kryminalistów, chyba Marcela Woźniaka i Roberta Małeckiego gdzieś tam zapętałem. Nie pamiętam, w której książce. Znajomych, którzy mnie o to proszą i być może nawet takich, którzy sobie tego nie życzą, też.
No to jest takie sympatyczne, mam nadzieję, że to jest sympatyczne i dlatego to robię. Natomiast Tomek, no Tomek i tak to jest realny. No nie chciałbym też oczywiście jakby sprzedawać prywatności Tomka na forum publicznym, bo pewnie sobie tego nie życzy. No mogę powiedzieć to, co jest jakby powszechnie już wiadome. Że zdradza żonę. No, właśnie nie. Znaczy jest, nazywa się Tomasz Rędzia, jest policjantem w stanie spoczynku, emerytowanym policjantem, można tak powiedzieć. Jest związany z jakby z branżą wydawniczą z racji, z różnych przyczyn, ale dużo też bardzo czyta. To jest człowiek, który zaczepił mnie kiedyś po wydaniu Rykoszetu, kiedy jeszcze byłem kompletnie nieznany i piękną recenzję, po prostu tak oryginalną recenzję wystawił Rykoszetowi, że chyba nawet, nie pamiętam, czy ja mu chyba ja mu podziękowałem, napisałem do niego i podziękowałem, albo on do mnie, nie pamiętam, już mgła czasu już to zasłania. No i tak zaczęliśmy sobie klikać. Ja nie widziałem ani razu Tomka na żywo, on mnie tylko pewnie przez internet. Chyba rozmawialiśmy przez telefon raz, ale też nie jestem pewien, a wiemy o sobie bardzo dużo tak naprawdę. No i zaproponowałem mu, zaczynając nowego bohatera, zaproponowałem mu, że słuchaj, może będzie się nazywał tak jak ty, będzie policjantem, no też byłeś, nie wiesz. No dobra, pewnie. No, że żona Bożena, tak wyszło, a najlepiej gdzieś czytałem ostatnio w recenzji, że co to za imiona, bo przecież Bożena to się dzisiaj nikt nie nazywa, nie? To chyba on mi nawet podesłał to. To już tam z dziećmi oczywiście to już trochę inaczej jest. Ja zresztą potrzebowałem nieco inną sytuację rodzinną do swojej fabuły. I tyle. I Tomek bardzo się cieszy, co mnie też bardzo cieszy, że on się cieszy, że został bohaterem i podoba mu się to. Miałem takie trzaski z tyłu głowy, że kurczę, może coś, nie wiem, zrobią przykrość jakąś czy coś. No wiecie Państwo, jeżeli czytaliście już chociażby Sektę i Blizny i Sektę, no to wiecie, że tam działo się i on tam trochę rzeczy narobił, natomiast wywijał, natomiast absolutnie nie ma żadnej korelacji między wydarzeniami opisanymi w książkach, a jego życiem osobistym. Dziękuję. Powiem tak, czasem lepiej wierzyć, ale nie, myślę, że nie ma z tym problemu, natomiast o ile wiem, tak też jest, znaczy to, no tak jak mówię, nie ma bezpośredniego przełożenia, ale to nawet Tomek mi wspominał, że kiedy się czyta tak, czyta się to inaczej, czyta się tak z innej perspektywy i on mówi, że emocje były, że w głębi zwłaszcza też emocje były, no głębia chyba jest taka najbardziej emocjonalna. Gorzej, jak zacznie się wczuwać, więc w tą drugą stronę. Ale a propos tego wątku zdrady, z którego trochę zażartowałem, ale to właśnie na przykład, co według mnie różni trochę Sudera od Rędzi, no to w głębi mamy tą taką walkę wewnętrzną też trochę Rędzi właśnie z niezdradzaniem. Jakby walka o moralność, nie wiem, czy tak, może tak. Tak, to tak, można górnolotnie. Znaczy tak, Suder i Rędzia prezentowali jakby dwie postawy, jeśli chodzi już, dokonał się, że tak powiem, fakt zdrady żony. I cóż, Suder jakby nie miał z tym wielkiego problemu, Rędzia natomiast miał. I to jest zasadnicza różnica oczywiście, dlatego o ile Suder przeszedł tą przemianę, a potem już nie miał żony, więc jakby problem zniknął, że tak nieładnie powiem. O tyle Rędzia miotał się emocjonalnie i moralnie oczywiście. Cóż, podejrzewam, że każdy facet, nie wiem, czy stojący w obliczu takiej sytuacji, czy przed, czy po, czy potencjalnie, miał takie rozważania, powiedzmy, tak? Czy ja nie wiem. Okej. Ja wiem, no dobra. To jest bardzo indywidualna kwestia. Rędzia został zaprojektowany w taki sposób, no i nie miałem innego wyjścia, niż po prostu ciągnąć to, tak, jeżeli miał te rozterki w bliznach, no to ja nie mogłem zmienić tego, tak? To się musiało ciągnąć przez całą serię, bo nikt nie uwierzyłby, tak? Że to byłoby nieprawdopodobne psychologicznie, że najpierw prezentuje taką podstawę, a potem mówi, a co mi tam, nie? A jakoś tam poukładamy sobie wszystko, nie? Nie, tego się chyba nie da poukładać, a każdy, kto tak myśli, to chyba jest dopiero przed tym procesem układania sobie, po którym wychodzi, że jednak nie da się. No i tyle. W dużej części książki wysłałeś na nas tym razem na Niebuszewo.
co wydaje się takie trochę stereotypowe z perspektywy osób, które znają miasto, ale powiedzmy, że jak na liczbę twoich książek, to dopiero na to Niebuszewo. Jesteśmy też między innymi na Manhattanie. Wydaje mi się, że Manhattan świetnie pasuje do stworzenia w ogóle całego kryminału, który się tam rozgrywa. Kiedyś dużym. Czemu Niebuszewo? Znaczy, jak się tam poruszałeś? Czemu nie? Znaczy, ja wiem, że to jest stereotyp oczywiście, to jedzie tak stereotypem, że nie wiem, na kilometr, w Niebuszewo wiecie, no, dzielnica cudów, Niebko terror. Bo bohaterowie stamtąd to żule jeszcze, żeby... Tak, żule. Znaczy, ja oczywiście też się kręciłem trochę po Niebuszewie, nie powiem, że znam Niebuszewo, ale to jest w ogóle bardzo piękna dzielnica, się tam urbanistyki uczyliśmy się na Niebuszewie, bo tam są doskonałe przykłady właśnie myśli urbanistycznej, współczesnej. Oprócz tego jakieś tam kontakty były, oczywiście znajomości, nawet bliskie, więc bywałem tam nawet po nocach. Jakoś udało mi się wracać zawsze do domu, chociaż czasami wracałem na szagę i niekoniecznie w stanie na szagę, tak. Znaczy obierałem azymut i szedłem po prostu, bo inaczej... I bardzo lubię tę dzielnicę, natomiast ja zdaję sobie sprawę, że to jest stereotypowo, jest to dzielnica cudów, że tam się dużo, dużo dzieje. Zresztą no, mam kolegę, który był dzielnicowym na Niebuszewie i wie trochę o tym, co tam się działo. Zresztą też napisał fajne historie na temat, takie wspomnienia swoje osobiste, które nie dostał zezwolenia na ich publikację, ponieważ jest wciąż czynnym policjantem. Natomiast i dlatego między innymi, no dobra, ja wiem, Żulia na tym Niebuszewie, no ale gdzie miałem stać? No zresztą w samym mieście jest Żulia, no umówmy się, na Pogodnie też. Chociaż na Pogodnie to... Kasia byś to nie uwierzyła. Co? A ty jesteś Pogodną? Pogodną 2 chyba, nie? To jakoś tak... Dobra, Pogodną, okej. Nie no, nie skalałbym własnego gniazda, wrzucając Żulię na Pogodną, aczkolwiek oczywiście jako Pogodniak też znam doskonale przykłady miejscowej Żulii. W książce pojawia się dość mocno, znaczy jest ważnym elementem, bo trochę determinuje, wątek pandemii i przez to, w jakim momencie jakby historycznym to się dzieje, czyli akcja powieści, czy musiała ta pandemia tak się pojawić, bo ona nie jest tylko tłem. Ja nie chcę Państwu za dużo mówić, jak Państwo nie czytali, ale ona nie jest tylko tam, że ktoś tam maskę nosił i... No tak, tym razem nie jest tłem, ale to było tak, że pisząc Blizny i osadzając, zwykle jak piszę książkę, to w czasach współczesnych, w tą część akcji dziejącą się w czasach współczesnych, osadzam w tym czasie, w którym akurat ją piszę. No ponieważ Blizny pisałem właśnie na początku pandemii, już była ta pandemia trwała, natomiast nikt nie mógł, nie wiedzieliśmy jeszcze, jak to się, ile to będzie trwało, jak to będzie wyglądać i tak dalej. I pomyślałem sobie, że po prostu fajnie będzie jakieś tło zrobić to pandemiczne, żeby urealnić po prostu fabułę. No potem się okazało, że jest coraz gorzej oczywiście. W sekcie też nie chciałem przesadzać z pandemią, oczywiście nie mogłem uniknąć tych realiów pandemicznych, aczkolwiek staram się nie przesadzać oczywiście. Natomiast w Głębi, no wiemy jak jest, jak było w tym czasie, kiedy pisałem Głębię, czyli na mniej więcej w pierwszej połowie roku tego. I ponieważ bywało bardzo źle, na szczęście udało mi się uniknąć najgorszego, ale znałem osoby, które przeszły bardzo ciężko COVID, znałem osoby, które również zmarły na COVID. I w związku z tym, że miało być naprawdę emocjonalnie, pomyślałem, że nie nachalnie, ale jednak trochę więcej tej pandemii tam będzie. Ja mam nadzieję, że nie przesadziłem, że to nie znudziło się jeszcze i że ta relacja między tą zasadniczą treścią a pandemią nie została w jakiś sposób zaburzona, że jest po prostu prawdziwa i realna. I tak miało być i mam nadzieję, że to mi wyszło. A w takim świecie rzeczywistym, czy pandemia ułatwiła ci pisanie przez posiadanie większej liczby czasu? To na pewno. Blizny tak, bo chyba Blizny w 2 miesiące, o ile pamiętam, napisałem, co jest... nigdy nie myślałem, że można uczciwą książkę napisać w takim czasie i wierzę już, że Remigiusz Mróz może, nie robiąc nic innego niż pisząc i powiedzmy tam jedząc, wiadomo, tam biegając i tak dalej, że może przy sprawnym warsztacie, przy pomyśle i tak dalej, można, bo on napisał kiedyś książkę w 2 tygodnie. Zresztą pewnie surowiznę, ale okej. Okay. Można i mi się to przydarzyło przy Bliznach, gdzie faktycznie miałem dużo czasu, bo była pandemia. Był zdalny tryb,
co ja wtedy robiłem, czy ja byłem jakiś w urlopie, nie pamiętam. No miałem dużo czasu, tak, miałem spokojniejszą głowę, nie robiło się mnóstwa rzeczy, które trzeba robić w normalnym życiu, ograniczało się do minimum po prostu to co trzeba było zrobić i tyle. I ten czas, mam to, co prawda takie trochę wyrzuty sumienia, że mi tak wyszło świetnie, tak, że napisałem sobie szybko książkę, a inni chorowali, tracili bliskich i tak dalej. No ale no taki zawód. No to jak mówisz, że taki zawód, to od niedawna przechodzisz na pisarstwo zawodowe, tak na... Formalnie w zasadzie od dzisiaj, tak, od dzisiaj jestem pisarzem, to brzmi. No a skąd ta decyzja i jakie plany w związku z tym? Czy te 6 książek rocznie? Nie. Ja tam kiedyś palnąłem 4, ale nie. Znaczy chciałbym oczywiście i myślę, że byłoby to wykonalne, ale chyba też to nie ma sensu. Ja bym wolał jednak... No 3 jakby się dało, to byłbym zadowolony. Ale 2 też będą dobrze. Natomiast chodzi o to, że po głębokim namyśle i po długim dosyć czasie stwierdziłem, że po prostu nie jestem w stanie już utrzymać tyle srok za ogon. Praca zawodowa, niby na pół etatu, żeby móc to godzić z warunkami moimi rodzinnymi, że tak powiem, określonymi, takimi, a nie innymi. Plus praca na pół etatu, plus te makiety, które tam dłubałem w celach zarobkowych, bo przecież w pracy niewiele zarabiałem, więc trzeba było z czegoś żyć. Plus pisanie książek, z których też jakby zacząłem trochę żyć i było, wyglądało to zachęcająco, więc po prostu podjąłem decyzję, że nie ma na co czekać. Albo teraz, albo nigdy. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Mam nadzieję, że tak. Nie żałuję jej oczywiście. Mam nadzieję, że nie będę żałował. No i zrobię wszystko, żeby to jakoś sobie, żeby hulało, no bo to jest to, co kocham robić i chyba najbardziej ze wszystkiego, co do tej pory robiłem. Miałem w życiu to szczęście, że czym się nie zajmowałem, to ja to lubiłem. Jak się coś kocha robić, to nie jest praca, nie? I to się sprawdzało w moim przypadku i oto wszedłem w kolejny jakby etap życia, w którym zaczynam robić coś, co kocham najbardziej z tych wszystkich rzeczy i jeszcze na tym zaczynam zarabiać, więc mam nadzieję, że nie wiem kompletnie, ile to potrwa i czy w ogóle. Może to jest moja ostatnia książka, która będzie czytana z jakąś tam przyjemnością, a potem już tylko będzie równia pochyła. Oby nie. No i już. Znaczy, no robię to, ja się nie napinam, bo mam o tyle szczęścia, że ja się nie muszę napinać, ja nic nie muszę, więc po prostu sobie piszę i się okazuje, że ludzie chcą to czytać i jakoś idzie. No ale mówisz tak teraz albo nigdy, jakbyś chciał wyjść na takiego twardego zawodnika. A ja pamiętam naszą rozmowę w lipcu. W lipcu jeszcze nie było pandemii, więc musimy to obliczyć, kiedy to było. 2 lata temu równo. Lipiec 19 do. To lipiec. W każdym razie lipiec przed pandemią, 8. Nie wiem, czy Państwo pamiętają takie czasy jeszcze. I rozmawialiśmy, nagrywaliśmy taki filmik na wałach Chrobrego spacerując. I pamiętam, że rozmawialiśmy, bo mówiłeś, że Robert Małecki właśnie zrezygnował z pracy i przechodzi na... Tak, to przed pandemią właśnie to zrobiłem. I widziałem taką refleksję u ciebie, a może ja. I jednak trochę to trwało. No bo była pandemia. Ja na pewno nie mam co się porównywać do Roberta Małeckiego oczywiście. I jego decyzja też była przemyślana, on był też w podobnej sytuacji, pracował na etacie, tak, on był co prawda mocno nagradzany pisarzem, czy autorem wtedy, tak, miał perspektywy, miał, grzechem byłoby nie wykorzystać takich okoliczności i on to zrobił, chociaż oczywiście też miał rozterki, niewątpliwie. Ja nie byłem w takiej sytuacji dobrej, żeby móc taką decyzję podjąć zbyt szybko. I cóż, no też nie żałuję. No ja myślę, że wszystko dzieje się po coś i w danym czasie, tak? Że to wszystkiego trzeba dojrzeć, muszą nastąpić pewne okoliczności. Nastąpiły, skoczyłem, lecę i zobaczymy, dokąd dolecę. To co, czytamy? Bo tak stoją między nami. Znaczy, strach się bacie. Nie czytałem, żeby też mieć jakieś zaskoczenie, jakąś frajdę, więc zobaczymy, co to w ogóle może być. O, no to trochę od tego zaczynaliśmy. Ile jeszcze części rędzi jest w planach? No to myślę, że minimum 1. Co będzie potem, to zobaczymy, bo mówię, no na pewno do niego wrócę, to nie mam żadnej wątpliwości. Myślę, że głębią zakończyłem.
że te trzy książki, te trzy części, Blizny, Sekta i Głębia, są taką spójną historią. Jeżeli pojawi się nowy Rędzia, to chyba nie będę już nawiązywał absolutnie do tego, co się działo, że po prostu będą już nowe okoliczności, mam nadzieję, że popandemiczne, i wymyślimy sobie fajną historię, wrzucimy go znowu w jakiś tam, będzie mrocznie, tak mi się wydaje, już tam myśląc o tym gdzieś, że będzie mrocznie, ale nie krwawo, nie. Jak dużo czasu poświęca pan na research? Tyle, ile trzeba. Też bez przesady, bo nie, nie. Znaczy, znam przypadki, kiedy ludzie naprawdę mnóstwo pracy wkładają w research. Jeżeli mają czas, jeżeli to, im to jest potrzebne, to oczywiście nie ma problemu. Ja piszę po swojemu i researchuję też po swojemu. Czasem prześlizguję się po temacie, czasem naginam pewne fakty do swojej teorii, albo tak długo wypytuję swoich konsultantów, aż powiedzą w końcu te magiczne słowa. No, przy odpowiednim zbiegu okoliczności tak się może zdarzyć. Wtedy jest super, nie? I staram się jakby rzetelnie podchodzić do rzeczy. No, mówię, szanuję siebie i czytelnika. Wpadki mi się oczywiście zdarzają, ale to niezamierzenie, i to też nie jest tak, że to jest wina konsultantów, bo zwykle to jest tak, że ja po prostu, nie mając wiedzy pełnej na dany temat, dorabiam sobie jakieś tam pewnie rzeczy, albo błędnie interpretuję, nie zdając sobie sprawy, że powinienem o coś dopytać. No i potem wchodzą takie kwiatki, ale oczywiście mam nadzieję, że nie ma to wpływu generalnie na odbiór jako taki, i to są, i wychodzą fajne historie, które się dobrze czyta. A w tej pierwszej wersji dużo jest takich potknięć, tak to nazwijmy. Pamiętam, że w podziękowaniach pierwszym dwóm osobom dziękujesz właśnie za taką tak, pierwszą lekturę. Tak, znaczy to są dziury takie logiczne trochę. To się zdarzają nam wszystkim piszącym historie, które muszą być logiczne. Tego się chyba nie da uniknąć. To wynika z wielu rzeczy, między innymi z tego, że nie da się zapamiętać wszystkiego, co się napisało tam w obrębie danej historii, że wraca się do... Wpada się nagle na pomysł, że coś tam trzeba dopisać do którejś tam części, do któregoś akapitu. Niby się wie, że to będzie miało swoje konsekwencje tu i tu, ale na przykład gdzieś się opuszcza, albo gdzieś tam okazuje się, że to są rzeczy, które często trudno wyłapać, czytając tekst po raz któryś. I to jest też tak, że po prostu tak się go dobrze pamięta, że czyta, nawet go czytając, mówi się go z pamięci, więc omija się pewne rzeczy. No to jest muszą być ludzie, którzy przeczytają to, którzy po pierwsze mają taki zmysł właśnie do wyłapywania takich rzeczy, nielogiczności, niezgodności, i muszą to wyłapać. I po to są ci beta czytacze, a konsultantom to nie daje tego, to oni czytają to dopiero finalną wersję i wtedy dopiero widzą, co schrzeniłem. Twój ulubiony serial. Alternatywy 4 uwielbiam. A jest to na Netflixie? Nie, właśnie. Ja jestem dziwny, powiem tak. Nie widziałem na oczy Netflixa. Bardzo mi miło. Nie mam czasu na seriale. Ja zdaję sobie sprawę, że wsiąknąłbym wtedy totalnie. Już w ogóle nie miałbym życia. Seriale przestałem oglądać na kocilionowym odcinku Prison Break, kiedy trzecią noc z rzędu spędziłem na wkładaniu po prostu płyt kolejnych z odcinkami serialów do komputera, i po prostu o trzeciej w nocy stwierdziłem: Jezu, co ja robię, nie? Nie skończyłem oglądać Prison Breaka. Jestem fanem seriali, które mają góra dwa sezony. Bardzo lubię na przykład z rzeczy, które oglądałem, bo naprawdę dużo, prawie nic nie oglądam, Czarnobyl. Jest rewelacja, to jest po prostu coś fantastycznego. I co? Ślepnąc od świateł też oglądałem, ale to głównie chyba dla aktorstwa. Po prostu fantastycznego. I nie potrafię powiedzieć, jaki jest mój ulubiony serial, bo to wszystko, co oglądałem do tej pory, jeżeli oglądałem, kontynuowałem, to znaczy, że mi się bardzo podobał. Chyba jestem jednak fanem pojedynczych fabuł. Takich filmów po prostu... filmów, konkretnych historii. Nie lubię sequeli, nie lubię prequeli. Lubię filmy po prostu. Chociaż mam parę filmów, których sequele są świetne i też uwielbiam oglądać. No ale wychodzimy z tego spotkania i po godzinie dzwoni do ciebie Kanał Plus, że chcą rędzie robić. Ty proroku, ty.
Trafiłem w coś? Godzinę temu dzwonili. Nie dzwonili z kanału. Znaczy nie, no generalnie nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo jakieś tam ruchy się są, przemiarki do powiedzmy do ekranizacji, tylko oczywiście tu nie ma się czym jeszcze tak bardzo ekscytować, ponieważ to jest bardzo skomplikowany proces i mówimy raczej o takiej opcji niż czymś konkretnym, ale to też jest fajne. Pewnie, że fajnie by było, gdyby zekranizowali coś, nie wiem, Krugłego albo Sudera albo Rędzie. Czemu nie? Jestem za. A jakim autorem byś był w takiej sytuacji? W sensie chciałbyś pilnować scenariuszu, pojawić się na jakby na planie jakby trochę. Scenarzystą i reżyserem był Smarzowski, to nic by w ogóle się nie wtrącał. Nie wiem, znaczy to jest dobre pytanie, kurczę. Chyba i tak i nie, bo lubię ufać ludziom, którzy mają się zająć czymś, co ja stworzyłem. W szeroko pojętym zakresie, tak? Jeżeli coś ma się dziać z rzeczą, którą wytworzyłem, to ja bym chciał, żeby oni dali w tej rzeczy też trochę siebie, trochę swojej duszy, zrobili coś najlepiej, jak umieją, i żeby powstało z tego coś nowego w zasadzie, nie? Z drugiej strony bywały przypadki, kiedy autorzy bardzo żałowali, że nie mieli wpływu na scenariusz czy cokolwiek. Nie wiem, bardzo lubię przykład Leszka Hermana, który na przykład po czasie rozmów o ekranizacji Sedinum, on to mówił na którymś spotkaniu, padło pytanie, a proszę pana, a czy dałby się akcję przenieść do Warszawy, nie? Pewnie, żeby się dało, nie? Tylko po co? Także być może chciałbym mieć wpływ na scenariusz, nie wiem jaki, bo nie jestem scenarzystą, nie wiem, musiałbym to czytać. Chociaż kurczę, korci mnie czasem, żeby napisać scenariusz albo przełożyć książkę na scenariusz. Gdybym przeczytał scenariusz, to bym się zorientował, jak to się robi i bym coś tam wykroił. Tak myślę, mam nadzieję. Długie pytanie widzę. Jak zaczęła się historia z pisaniem i co zainspirowało pana do napisania pierwszej książki? W 2008 roku zacząłem pisać tą książkę, która nigdy nie ujrzy światła dziennego, i zapomnijmy o niej. Ma tytuł jakiś taki roboczy? Sprawy niedokończone. Znaczy, ja ją skończyłem oczywiście, ale potem Leszek wydał Sedinum i już w zasadzie nie byłoby sensu. Tak podobna fabularnie, oczywiście się nawet wtedy jeszcze nie znaliśmy, ale no i umówmy się, no to pierwsze koty za płoty, więc nie. Potem zacząłem pisać opowiadania, zacząłem je wysyłać do takiego portalu literackiego, w którym te opowiadania były weryfikowane przez pisarzy głównie z nurtu fantastyki, którzy robili to pro publico bono, i okazało się, że mam bardzo dobry odbiór tych opowiadań. To była jakaś groza, kryminały i tak dalej. Zwyciężyłem w konkursie na opowiadanie kryminalne jednym, potem drugim. A potem w 2012 roku, kiedy byłem na urlopie wychowawczym ze swoją córką, ona dużo spała. Ja dużo chodziłem po lesie z wózkiem, ona dużo spała, ja wtedy miałem dużo czasu na myślenie. I miałem też dużo czasu w nocy, no bo jakoś tak spokojnie się wtedy żyło. I wtedy kiedyś pamiętam, że usypiałem ją na ramieniu sobie, ona już mi zasnęła i świeżo miałem w pamięci odcinek serialu o polskich, nie o polskich, o wyrokach śmierci, najbardziej znanych wyrokach śmierci wykonanych w Polsce. Jeden, to no oczywiście mówimy o seryjnych mordercach i tak dalej, tak, ekscytowanie się takimi rzeczami. No w każdym razie jeden z odcinków dotyczył podoficera Ludowego Wojska Polskiego, który został rozstrzelany w związku z wyrokiem za zdradę i współpracę z brytyjskim wywiadem wojskowym, o ile pamiętam. I wtedy pamiętam, że generalnie kary śmierci w Polsce wykonywało się przez powieszenie, ale kodeks karny wojskowy przewidywał, że karę śmierci za przewinienia związane generalnie jest przez rozstrzelanie. I tak wykonano właśnie w ten sposób wyrok na tym człowieku. I tak sobie właśnie nosiłem tą swoją córeczkę na ramieniu i tak sobie myślałem o tym, i mówię, kurczę, on miał dzieci pewnie, miał rodzinę. Jak to miało, jaki to mogło mieć wpływ na tą rodzinę, na jakie konsekwencje tego wszystkiego. I tak właśnie powstał mi pomysł na rykoszetu. Napisałem go w 9 miesięcy, mniej więcej. Wysłałem do wydawnictwa i dałem swojemu sąsiadowi, który jest prawnikiem. Tam chciałem, żeby jeszcze sprawdził parę rzeczy prawniczych, bo oczywiście nie przyznawałem się nikomu absolutnie, że piszę książkę. I on mi przyniósł Miłoszewskiego, nie gniew.
tą pierwszą chyba. Nie, nie, pierwszą z trylogii Oszackim. Ziarno prawdy. Nie. Uwikłanie, tak, przyniósł mi uwikłanie. I już miałem książkę wysłaną do wydawnictwa, do trzech wydawnictw, dwóch dużych, ogromnych, największych w Polsce, oczywiście nie dostałem żadnej odpowiedzi, no i do wideografu. Przeczytałem, łyknąłem to uwikłanie, ja wtedy w ogóle prawie nie czytałem, bo nie miałem czasu, bo pisałem i miałem, wiecie, na głowie rodziny, znaczy na głowie, jak to zabrzmiało. Miałem dużo zajęć i praktycznie przestałem czytać, bo dużo pisałem też wtedy i okazało się, że totalnie straciłem kontrolę nad tym, co się dzieje w polskiej literaturze kryminalnej. Okazało się, że jest właśnie taki Miłoszewski, Wroński wtedy był na topie, Ćwirlej, Krajewski. Ja o tym nie miałem pojęcia nawet. No i przeczytałem to uwikłanie i zachwyciłem się tą książką, bo naprawdę jest fantastyczna książka. Zobaczyłem, jak się powinno pisać kryminały. Siadłem, wróciłem do Rykoszetu i kiedy odezwali się z wideografu, że akurat właśnie, mieliśmy chwilę wolnego, więc przeczytałam i jest świetna i byśmy podpisali umowę, no to już wysłałem lepszą wersję, że tak powiem, poprawioną. I nawet właśnie redaktor Ania przyznała, że faktycznie jest lepsza i tak to się zaczęło, długo, nie, to się zaczynało, ale tak to się zaczęło. I w zasadzie od momentu, w którym zacząłem pisać i napisałem pierwsze opowiadanie pod tytułem Sen to zdrowie, które bardzo lubię, chociaż jest dziwne, do momentu wydania pierwszej książki minęło 7 lat. Mało? No mało, teraz tak patrzę, że mało. Teraz tak, są tacy, co 20 lat nie wydają, nie? Więc jestem farciarzem, przyznaję. Widziałam w internecie zdjęcia z researchu w Nowym Warpnie. Gdzie najdalej od Szczecina planujesz się zapuścić? Literacko oczywiście. No w intruzie, tym moim wyrzucie sumienia, zapuściłem się do Folgarii w Alpach, w Dolomitach, do Luksemburga. Gdzie tam się jeszcze zapuściłem? Gdzie jeszcze? Do Wenecji, tak, do Wenecji. To są miejsca, w których byłem akurat, więc no i postanowiłem wrzucić do tego intruza. Natomiast jeśli chodzi o nasz staw tutaj, nie sądzę, żebym wyszedł poza województwo, aczkolwiek nie mówię nie, bo niewykluczone, że nie wiem, poznam jakieś fajne miejsca i tak mi się spodobają, tak jak na przykład Nowe Warpno właśnie, że będę chciał osadzić tam akcję, przynajmniej część. Znaczy problem jest taki, że ja pisząc o jakichś miejscach lubię je znać, dobrze je znać. Bo wiadomo, jest jakaś nieszczerość, można, jak pamiętamy chyba wszyscy sprawę Remigiusza Mroza i czy Owe Langmansbocz, jak to było, i jego trylogii o dziejącej się na Wyspach Owczych. I tak bym nie chciał, więc podejrzewam, że będziemy się kręcić jednak gdzieś w województwie. Czy szykujesz opowiadanie? Zachodniopomorskim oczywiście. Czy szykujesz opowiadania do jakiejś antologii, na przykład tematyczne, jak Balladyna? Teraz akurat nie mam żadnej takiej propozycji. To są fajne są te rzeczy. Bardzo lubię swoje opowiadanie do Balladyny właśnie. Uważam, że mi wyszło bardzo dobrze i skromny jestem, wiem, ale tak bardzo, no chyba mi wyszło, kurczę, po prostu. Jeśli chodzi o seryjnych morderców, wziąłem specjalnie mało znanego i mało krwawego mordercę, seryjnego Baczyńskiego i być może to opowiadanie, nie czułem tego tak bardzo. Powiem Państwu, że w momencie, jak już miałem połowę tego opowiadania napisane, napotkałem historię innego, ciężko go nazwać seryjnym mordercą, albo popełnił dwie zbrodnie i zacząłem pisać to opowiadanie, po czym wysłałem redaktorowi swojemu prowadzącemu te dwa wstępne, znaczy połowę tego i połowę tego, no i wybrał Baczyńskiego. Mówi, słuchaj, wiesz co, bo to drugie, nie chciałbym, bo to wyjdzie taka inna dusza Orbitowskiego. I tu trafił w sedno tarczy. Trafił, bo drugie opowiadanie, które zacząłem pisać i jeszcze nie skończyłem, mam nadzieję, że kiedyś powstanie pełna fabuła, może non-fiction, a może jednak fikcja, oparta jest o losy człowieka, który nazywał się Tadeusz Wencel. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście drugą część Psów, pierwsza scena otwierająca film, kiedy Franz Maurer robi pompki w celi, a na łóżku, na koju siedzi Sławomir Sulej, który tam grał, nie pamiętam, jak się nazywa ten bohater, którego grał. No i on to ma ten monolog o tym, jak wyszedł z więzienia, dostał wypiskę, był na Melinie i była tam taka
stara, która miała dzieci, on dał jej te pieniądze, żeby kupiła dzieciom pomarańcze, bo zdjęcia, bo święta się zbliżały i ona przepiła te pieniądze i on ją zabił. A potem jak go wsadzili, to siedział z takim jednym, co to mówił, że wszystkich by zabił i papieża też by zabił, no to on go zabił. To jest, wszyscy się bardzo cieszyli z tego monologu. To jest historia autentyczna. Tadeusz Wencel był wstrząsająca historia. To był jeden z niewielu przypadków w historii wymiaru sprawiedliwości, kiedy porażka, naprawdę porażka, bo skazano go za pierwsze morderstwo prostytutki właśnie w takich okolicznościach. W apelacji uniknął stryczka, ale w celi zabił współwięźnia, który właśnie takie rzeczy mówił. To było po zamachu na papieża, mówił, żeby dobił tego papieża i tak dalej. No i on go zabił. To był chłopak, który całe życie został oddany obcej kobiecie przez matkę. Potem ta kobieta zmarła, został przeniesiony do jeszcze innej cioci. Potem dowiedział się, że jego matka prawdziwa żyje, chciał nawiązać z nią kontakt. Cały czas siedział w poprawczakach. Z dorosłego życia został stracony w wieku 35 lat. Na wolności był półtora roku niecałe. Coś nieprawdopodobnego. To jest tak smutna historia i no i właśnie chciałem napisać coś na ten temat. To podejrzewam, nie wiem, czy byłby to bestseller i sukces literacki, ale siedzi to we mnie trochę jak sedno. O, rozgadałem się, przepraszam. Ale w kontekście opowiadań, dużo masz tych swoich napisanych jako debiutanta jeszcze wtedy takiego? To kilka jest. No to jest dobra szkoła na pewno i ćwiczenie warsztatu, bo trzeba się zmieścić w krótkiej formie, opowiedzieć zgrabną historię, wyważyć proporcje wszystkie i mam parę ulubionych. One ukazywały się, kilka się ukazało w magazynie Okolica Strachu, wydawanym przez Sebastiana Sokołowskiego i też lubię te swoje opowiadania. One to zwykle była jakaś groza szeroko pojęta. Te kryminalne, no to mniej powiedzmy, to nie są myślę dobre rzeczy, aczkolwiek dzięki jednemu udało mi się zakwalifikować na warsztaty Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Już po wydaniu 7 powieści pojechałem tam anonimowo jako Maciej Biernawski i byłem mało znany, jeszcze mniej niż teraz, więc prawie nikt się nie zorientował i fajnie, to było fajne doświadczenie. Natomiast te opowiadania gdzieś tam pewnie ciągle funkcjonują w przestrzeni internetowej, da się je znaleźć w jakiś sposób i tak to traktuję, jako taką swoją historię, no to jest kawałek mnie. A nie chciałbyś tego wydać zbiorczo? Nie, to nie jest coś, co dałoby się wydać, bo nie wiem, czy nie chciałbym też, King chyba powiedział, że czy opowiadanie dopóki żyje, dopóki można nad nim pracować i rozwijać, ale ja nie wiem, czy chciałbym do tego wracać. To może niektóre można traktować jako przyczynek do dużej fabuły, ale nie, to już było i chyba, jeśli miałbym pisać opowiadanie, to następne, to... Jak taka Zosia, tak mieszam. A Marysia. Który ze wszystkich stworzonych przez ciebie bohaterów i bohaterek jest twoją ulubioną postacią, a który najbardziej nielubianą? Nie muszą być to główni bohaterowie. O, to dobrze, bo to są moje dzieci ci główni, więc to ciężko nie kochać własnych dzieci. Najmniej lubianym jest chyba Anders Schedergren z Twardego Zawodnika. No, skurwysyn po prostu. I strasznie go nie cierpiałem. Jak pisałem. Mi się wydaje, że Drugi Zawodnik jest moją drugą powieścią i wydaje mi się, że jest niezłą powieścią. To jest chyba jedna z niewielu moich historii, która dzieje się w czasie rzeczywistym i nie skaczemy w przeszłość. To jest po prostu, zaczyna się i kończy no nie w tym samym miejscu, ale generalnie jest to ciąg. I to naprawdę ten gość, tego typa ciężko lubić. On oczywiście dostał to, na co zasłużył. To też trochę tak oczywiście, że ja go wrzuciłem w taką spiralę, z której nie miał wyjścia, ale on tam się znalazł na własne życzenie niejako. I to jest właśnie chyba najbardziej przeze mnie nielubiana postać. Kto jeszcze? Też bardzo niejednoznaczny z Blasku jest, może jak on się nazywał, ojciec Agaty Prażmowskiej. Prażmowski. O, bardzo proszę, bo też
Też chyba zasłużył. No ja to generalnie tak obdzielam tych swoich bohaterów takimi tragediami i że hej, ale generalnie chyba on też. Natomiast których lubię? No lubię wszystkich pozostałych. Frasmowski, tak, Frasmowski. Czy ciężko było panu uśmiercić Sudera? Przywiązuje się pan do bohaterów swojej historii? Znaczy to o tyle skomplikowana sytuacja, że uśmiercając Sudera, tak do końca nie wiedziałem, że on ginie, nie? I bo myślałem, że może... Znaczy o zakończenie było otwarte. To już myślę, że już tyle czasu minęło, że można mówić. Zakończenie było otwarte, czyli można było się domyślać albo tego, albo tego. Natomiast później już i w Blasku, i chyba w Bliznach dałem do zrozumienia, że z Suderem się pożegnaliśmy. I to tak jakoś wyszło, to ewoluowało i nigdy nie powiedziałem wprost, a przynajmniej nie w nietykalny. Nie wiem, no wiecie państwo, no uczymy się cały czas, całe życie, nie? Z drugiej strony, no był to jakiś element tej historii, tak to stworzyłem, tak to zamknąłem i no i tyle. Nie ma się co rozwodzić chyba. No jest mi szkoda, jest mi oczywiście szkoda, bo to był fajny gość, ale wydaje mi się, że gdybym go ciągnął właśnie do czwartej, czy na przykład w jakimś czwartym tomie, to już nie byłoby to. Nie, myślę, że po prostu nadszedł jego czas, powiem tak. Rędzi jeszcze nie, a Sudera jakoś tak. No to trochę odpowiadałeś, więc tak krótko możesz wymienić miasto. Czy nie kusi pana, by napisać książkę, której akcja będzie toczyła się w innym mieście niż Szczecin? No kusi, właśnie ją piszę, więc będzie się toczyła w Nowym Warpnie, w Szczecinie. O Jezu, praktycznie nie będziemy w Szczecinie w ogóle. I ja mam nadzieję, znaczy ja już nie wiem, co sądzić oczywiście o swoich książkach, czy są dobre, czy są niedobre, no bo oczywiście są słabsze i są lepsze. Natomiast mam wrażenie i w zasadzie przede wszystkim nadzieję, że to, co teraz piszę, będzie jedną z moich lepszych. Tak bym chciał. Bardzo się do tej historii przyzwyczaiłem. Trzeba tak myśleć o każdej kolejnej. Bo nie wiem, z kim nie rozmawiam, okazuje się, że każdy ma takie rozterki z nas piszących. Nie wiem, no nie, jest się szczerym wobec siebie, tak? Tam gdzieś tam w głębi siebie. Wie się, na co siebie stać. Wiemy, czy nam wychodzi, czy nam nie wychodzi, aczkolwiek to oczywiście weryfikuje potem czytelnik, ale mi się wydaje, że mimo wszystko możemy... No wiemy, czy coś jest słabsze, czy coś jest gorsze, lepsze. I mam nadzieję, i tak czuję, że niepotrzebni taki jest roboczy tytuł będą fajną historią. Jaką książkę ostatnio pan przeczytał, ale nie kryminalną? O psie, który jeździł koleją. To mi mama czytała to tak głęboko. Jezu, no czytałem ostatnio coś. Nawet. Aha, to były kryminały, wszystko. No służbowo na szczęście muszę czytać trochę, więc mam to szczęście, że czytam trochę kryminały i na szczęście dobre czytam. Może 12 kawałków muru? To jest 12 historii o murze berlińskim. Tak, to takie 150 stron, cienutka taka. Nie jest taka cienutka. Ale biografię Johna Le Carré. Coś grubego jeszcze. Nie, to też służbowo, ale dawno. Nie wiem, coś od Gabriela dostałem i nie wiem, tylko... dobra, wiem, że Pokorę, tak, Pokorę czytałem, Twardocha, nie kryminalną. To też było jakiś czas temu, ale... Czy podejmiesz jeszcze jakiś eksperyment gatunkowy, jak na przykład z Sednem? Tak. Tak, i korci mnie, to znaczy mam nadzieję, że będę miał teraz tyle czasu jako pisarz, że będę mógł też skakać w inne strony, troszkę w bok, że tak powiem. To nie jest dobre, to wydawcy mówią swoim autorom, którzy zwłaszcza na przykład kryminalnym, którzy funkcjonują w określonym nurcie, w którym się jako tako sprzedają i wydawcy raczej nie są szczęśliwi, kiedy autor mówi im, słuchaj, jak gdybym tak napisał coś innego. Nie, ale ja mam nadzieję, że będzie czas, że będę mógł napisać coś innego. Realizm magiczny, może tak to nazwać. To będzie też historia dziejąca się w Nowym Warpie i Podgrodziu na przestrzeni kilkudziesiątek lat. Smutna,
taki rozrachunek. A to są dwie książki, tak? To czy ta, którą piszesz o Nowym nie, Warpnie? Nie, tak, ja się zakochałem w Nowym Warpnie, dlatego nie. Ta, którą piszę w Nowym Warpnie, to jest kryminał. Niepotrzebni i to będzie już ściśle kryminał. Natomiast to, co planuję, to ten skok w bok, co się a la Sedno, no to nie będzie takie grube jak Sedno, ale podejrzewam, że też będzie kosztować mnie trochę emocji, ale mam nadzieję, że takich lepszych emocji, że nie tak jak w Sednie, nie? Jaki film godny polecenia ostatnio obejrzałeś? Było o serialach, teraz o filmach. Sicario i Dejo Soldado. Po prostu to są filmy, które tak no, mocno, to jest tak porządna i porządnie opowiedziana historia, bardzo brutalna, ale to się ogląda po prostu trzymając się podłokietników fotela i to mógłbym polecać. Get Out, polski tytuł to jest Uciekaj? On był dyskutowany mocno ten film ostatnio, bo to jest o czarnym fotografie, który ma białą dziewczynę i on, z bogatego domu i ona go zaprasza do siebie na święto dziękczynienia, czy coś takiego. Jej rodzice są oczywiście bardzo tolerancyjni, ale tam się dzieją dziwne rzeczy, bo raz do roku jest takie spotkanie i on na tym spotkaniu jest, ten czarnoskóry fotograf i tam wszyscy są zafascynowani czarnoskórymi ludźmi. I jemu coś tam nie gra. To jest horror. To jest horror, ale to znaczy ciężko powiedzieć, że horror, ale to jest tak fantastyczny film. Jest parę scen, które też są genialne i sprawia mi ogromną przyjemność. Dwa razy go obejrzałem. I jeszcze jeden film, Contratempo. To jest też fantastyczna historia kryminalna, opowiedziana z różnych punktów widzenia. Takie historie lubię. Tak bym chciał pisać, kurczę, tak fantastycznie. I pochwalę się, czy nie, bo pochwalę, tuż przed tym, przed rozwiązaniem domyśliłem się, co poczytuję sobie za sukces, bo często się nie domyślam. Natomiast to oczywiście nie zabrało mi absolutnie przyjemności zakończenia i ten film też mógłby polecić gorąco, Contratempo. I wiem, że jest jakaś sequel, tak powiedzmy, chyba tego samego reżysera i generalnie nie wiem, nie oglądałem, nie wiem o czym jest, ale będę szperał, bo chętnie obejrzę. Mam nadzieję, że będę miał już więcej czasu na oglądanie. Pierwsza książka, którą pamiętasz z dzieciństwa, to psychoanaliza. Nie no, Pilot i ja z tego, ze szkoły. Uczyłem się czytać na 13 księdze Tytusa, Romka i Atomka. Bachdaja pamiętam. Chyba taką pierwszą książką, która sprawiła mi Friday, to nie była ani lektura, ani, chociaż może Bachdaj też był lekturą, ale taką przyjemność czytelniczą, że przeczytałem fajną historię i już wiedziałem wtedy, że będę dużo czytał, bo to polubiłem. To był właśnie Bachdaj. Tylko który? Nie. Znaczy, to oglądałem, ale właśnie czytałem, co to było? Nie, właśnie nie Telemach. No dobra, bo to o tej podróży z wujkiem do Jugosławii to chyba później czytałem. Coś o słoniu, nie? Okej, ale generalnie to był Bachdaj. Czy teraz jako zawodowy pisarz planuje pan urlop? Ja teraz cały czas mam urlop. Nie, chyba nie ma sensu. Znaczy, ja nie odpoczywam po książkach. Nie mam takiej potrzeby. Mam tak o tyle dobrze, że po prostu pisząc, piszę i to mi sprawia taką frajdę, że w ogóle nie ma takiej opcji, żebym mógł z tego zrezygnować nawet na urlop. Znaczy nawet jak jadę na urlop, to też biorę laptop. Są takie momenty, kiedy nie ma co robić i wtedy piszę. Słucham? Patrzę w księżyc, to prawda. Na pulpicie. Nie, patrzę, ale wtedy też myślę, co by tu napisać. Nie? Czy planujesz powrót do postaci kobiecej jako głównej bohaterki lub stworzenie nowej? Tak, chyba nawet wspominałem, tak, że planuję powrócić do Agaty Prażmowskiej. Też taka jakaś jedna historia z Agatą Prażmowską, która już jakby pozbiera się po tej traumie całej ze swoim ojcem i po prostu chciałbym ją wrzucić znowu w jakiś taki kocioł, z którego musiałaby się wygrzebywać. Tu mam, co sprawiło, że zaczął pan pisać, ale na to odpowiadałeś w zasadzie, więc ten, ale z kronikarskiego obowiązku chcę przeczytać. Czy na pewno nie będzie kontynuacji Intruza? Jesteśmy zawiedzeni. Wiem. Nie, to nie tak, że nie będzie. Znaczy kontynuacja już jest, a jeszcze jest dalszy ciąg? Nie. Czy na pewno nie będzie kontynuacji Intruza?
jesteśmy zawiedzeni z wielkimi literami. To przeformułowałbym to pytanie. Tak, jest napisana kontynuacja Intruza. Powiem tak, Intruz był obliczony na 3 części, na 3 tomy. Każdy z nich był opowiedziany z punktu widzenia innego bohatera. No pierwszy, wiadomo, był Adrian Wicha. Intruz, okej, okay, wyszedł. No już ja pisałem chyba razem z Intruza, razem z Bliznami, drugą część Intruza, czy nie pamiętam, jak to było. Tak, po prostu pisząc drugą część Intruza, napisałem Blizny, tak mi wyszło. I właśnie wydawca zapytał, a masz coś oprócz tego, bo coś mówiłeś, że piszesz też oprócz tego Intruza drugiej części. Mówię, tak, no kryminał, a weź wyślij. No i wysłałem, no i powiedzieli, że biorą kryminał, nie? Powiem tak, znaczy ja zdaję sobie sprawę i podkreślam to zawsze, że wydawnictwo to jest biznes, a nie instytucja charytatywna. Oni zarabiają na wydawaniu książek. Pech był taki, że Intruz wyszedł na początku pandemii i w związku z tym słabiej się sprzedał niż oczekiwano. Ja uważam, że mógł się sprzedać na przykład słabiej, ponieważ był słaby. Nie wiem. No, generalnie chodziło o to, że nie było jakby dobrego czasu na wydanie drugiej części. I to się zaczęło przedłużać. Jest to mój wyrzut sumienia. Ja naciskam wydawcę, żeby to poszło jakoś dalej, aczkolwiek nie jest w tej chwili chętny. Mam napisaną drugą część, jeszcze muszę tam ją dopracować oczywiście. Trzecią część już też jakby rozplanowaną. Doszedłem do wniosku jakiś czas temu, że gdyby faktycznie okazało się, że nic z tego nie będzie, bo jest taka opcja niestety, to po prostu opublikuję to w odcinkach na swoim fanpage'u. Nie wiem, czy zapłacę, czy poproszę kogoś, żeby mi to zredagował, przynajmniej w takim zakresie, żeby dało się to czytać. I po prostu pójdzie sobie to w odcinkach, to też się sprawdza, to też jest popularne. Nie chcę po prostu robić czegoś takiego, że zostawiam czytelnika, jeżeli Państwo czytaliście Intruza, to wiecie, że kończy się po prostu w pół, że tak powiem, słowa. Ja kończąc to byłem przekonany, że po prostu zaraz, natychmiast wyjdzie na druga część i już. No i okazało się, że chyba nie należy takich rzeczy robić. No to jest kwestia innego gatunku? Znaczy tak, no to podpowiedź powiedzmy szpiegowska, czy kontrwywiadowcza, jak ja to określam, bo to bardziej pasuje i pewnie tak, no bo kryminał mi wszystko lepiej się sprzedaje. Mamy tuzów powieści szpiegowskiej, nawet naszych polskich, typu Wincent Sewerski, który jest niekwestionowanym królem, no i nawet nie zamierzam sobie wyobrażać, czy marzyć o tym, że mógłbym mu dorównać w tym oczywiście. Natomiast, no wiele jest względów i to mnie boli oczywiście, no bo wisi nade mną po prostu ten Intruz jak no wyrzut wielki sumienia, autentyczny. Teraz pytanie po bandzie. Jaki jest Pana ulubiony kolor? Czarny, niebieski i czerwony, powiem tak. Nie podam, miałem, jak Picasso, kurczę, miałem w życiu okres czarny, niebieski, teraz mam chyba taki bardziej niebieski okres. Kiedyś miałem, w młodości miałem okres czarny, aczkolwiek nie chodziłem w glanach, nie, absolutnie. A czerwony lubię, bo mi się kojarzy z owocami. Nie, z owocami, które najbardziej mi smakują. Z czym? Czym? No za pomidorami właśnie nigdy nie przepadałem. Ostatnio jest trochę lepiej, ale ja wolę takie właśnie owocowe odcienie czerwieni. Karmin bardzo lubię, nie wiem, amarantowy jakiś taki, nie wiem. Takie? To jest podać w cmyku czy w RGB? Na jaką książkę teraz czekasz? Na dobrą, taką, która mi sprawi przyjemność. Znaczy ja generalnie śledzę oczywiście premiery, ale tego tyle jest, że nie ogarniam, no i wiem, że nie będę miał szansy tego przeczytać. Może na Twardocha. Ja bym chciał, znaczy ja nie czekam, bo ja chciałbym przeczytać coś z mojej hałdy wstydu, na pewno. Ostatnio, będąc w księgarni, wziąłem Saturnina, tak sobie, żeby zobaczyć. Ja chyba połowę go przeczytałem tam w tej księgarni. Na szczęście od Gabriela kiedyś dostałem Saturnina, więc dokończyłem w domu. A Małecki w tym czasie wydał kolejną książkę. No właśnie, i nie ogarniam, więc ja chyba nie czekam, ja czekam tylko na to, żeby przeczytać coś z tego, co już mam. Czy rozważałeś skorzystanie z jakiegoś wyjazdu do domu pracy twórczej, żeby popracować nad czymś nowym?
Nie wiem, czy istnieją coś takiego. Nie wiem, czy macie zjazdy jakieś takie w undergroundzie. Istnieją takie oczywiście. Ja wiem, no, z pisarzy polskich to wiem, że Jacek Denel na coś takiego jeździ. Zygmunt Miłoszewski też chyba pracował w Domu Pracy Twórczej. Łukasz Orbitowski też były czasy, że on pracował. To są jakieś stypendia trzeba i tak dalej. No umówmy się, proszę Państwa, ja jestem pisarzem popkulturalnym, popkulturowym. Ja nie jestem literatem, ja nie jestem pisarzem literatury wysokiej. Podejrzewam, że nie mam szans na coś takiego. Pomijając fakt, że po prostu nie mam możliwości pojechać do Domu Pracy Twórczej, gdyż nie dysponuję ilością czasu, niczym nie dysponuję, co mógłbym wykorzystać, żeby tam pojechać. Po prostu nie da się, nie ma. Nie ma. Ja mam anegdotę, no. Ale to dam krótką taką. Stypendium francuskie. Pisarz, który mi to opowiadał, dostał i właśnie to polegało, że tam pod Paryżem w takim domku w lesie było chyba troje pisarzy zamkniętych. Była Azjatka na pewno, która nie mówiła po angielsku, więc nie byli w stanie się w ogóle dogadać. I chyba jakiś Austriak, to tam trochę zamienili. Byli we trójkę. Plus tam ktoś z hotelu czasem to obsługujący. I byli tak zamknięci. I po 2 miesiącach wrócił i w Berlinie spotkał Janusza Rudnickiego. Mu opowiada, że byłeś na tym stypendium i mówi, i co, trafiłeś do piwniczki z winem. No, ile napisałeś przez te 2 miesiące? 1 stronę. Więc to nie zawsze może przynieść korzyści w postaci. Tak, to są plusy i są minusy oczywiście. I mi taki dom nie jest potrzebny, bo się doskonale skupiam w swoim domu, więc nie ma problemu. Mam ostatnie 2 pytania. Czy pamięta pan pierwsze spotkanie z czytelnikami? Jak się pan czuł? O, to dobre, bo ty... Albo w Mierzynie, albo u was w tym, jak to się nazywało? W Promediach. W Promediach. Chyba było. Ja pamiętam tak. Pierwsze spotkanie z tobą w Promediach. I było z 6 osób, widzę no. Państwa. I tak, co spotykaliśmy się na kolejnym... Z czego połowa chyba z moich znajomych, nie? Czy jak... Co spotykaliśmy się na kolejnym, to kolejne osoby dochodziły, więc tak. I kiedyś, tak? Znaczy, tak. Dlatego wybudowaliśmy nową bibliotekę dla Marka, bo w Promediach jakbyście się nie zmieścili po prostu. Kiedyś, pamiętam, byłem lekko, znaczy nie byłem spóźniony, ale poszedłem na ostatnią chwilę i przez okno zobaczyłem po prostu 10 pleców i myślałem, że Bonda przyjechała, że ja pomyliłem terminy, nie? No. To było na Stellara, było bardzo miłe. O tym trochę rozmawialiśmy, ale w zasadzie mało konkretnie powiedziałeś, więc możesz uszczegółowić. Czy miał pan propozycję ekranizacji swojej powieści? To powiedziałem. No, znaczy, no, nie chciałbym też nic więcej mówić. Wiem skądinąd, że to się robi coraz bardziej popularne, że producenci, ci tacy wstępni, określmy tak, czyli ludzie, którzy jakby ci wąchacze, wyszukują historie, które mogłyby zostać fajnie przełożone na język filmu. I ostatnio, nie wiem, czy Państwo śledzą generalnie branżę, ale pojawiło się sporo nawet dobrych wiadomości o tym, że zostały sprzedane prawa do ekranizacji danej książki czy serii. W kryminale mówimy o kryminale i to jest bardzo fajnie, bo ja mam nadzieję, że faktycznie zrobi się z tego taki trochę przemysł, że będziemy, no coraz więcej tych seriali powstaje, to ja ich co prawda nie oglądam, ale śledzę i wiem, że są niezłe, są lepsze, są gorsze, ale są. Wybór to podstawa, potem rynek oczywiście jakby pokaże, które są lepsze, a które są gorsze, bo to ocenią już nie tylko czytelnicy, ale i widzowie, ale będzie wybór. I fajnie, że coś takiego się dzieje. I mam nadzieję, że kto wie, może mnie też to spotka. Tego mi Państwo życzcie. Też wydaje mi się, że przez ten pęd, ten serialowy, trochę za dużo jest wykupowanych tych praw, to przez to, żeby Netflix był przez tak, ten HBO, Canal Plus wyprzedził. Tak, ale to jest tak długi, skomplikowany proces, że skupują po prostu, to jest tak, że bierzemy co jest fajnego, a potem zrobimy odsiew. No i z tego odsiewu wiadomo, że z 10 zostanie 1, prawda? No i tak jest życie i taki jest ten przemysł, biznes. Czy Państwo na żywo mają pytania do Marka? Ja przepraszam, słońce. No mam nadzieję, że ujrzy światło dzienne w pierwszym kwartale przyszłego roku już.
tak bym chciał, no bo w zasadzie 3/4 mam skończone. Mam w zasadzie wszystko skończone, to co się dzieje dziś, teraz. Został mi tam rok 97, 2002, tak. Znowu 97, jak w bliznach. Ja się tego roku trzymam jak rzep. Coś było w tym roku. Także mam nadzieję, że dość szybko, bo mówię, sprawnie mi idzie, mam nadzieję, że czas pozwoli i no i znowu mi wychodzi po prostu ze środka ta historia. No właśnie, chyba Rędzie. Nawet ostatnio z kolegą Kamilem żeśmy dyskutowali na WhatsAppie, znaczy. Bo on mi tam podsyłał propozycję, kogo by widział na tym miejscu. Nawet właśnie Rędzi, Sudera, Krugłego i tak dalej. I myśmy ustali, ja bym chyba na miejscu Rędzi mówiłem, wspominałem chyba o Braciaku, ale o Michale Czerneckim. Jest taki jeszcze nieopatrzony. I to nie mówię o tym Czerneckim, bo chyba w jakimś serialu grał, gdzie jakiś takiego gliniarza, nie? Tam uwikłanego w jakieś dziwne rzeczy. Nie pamiętam, co to był za serial, ale był. Czernecki, który wystąpił w epizodzie w sprawie Tomka Komendy jako taki więzienny gnojek, nie? Co by tam go, najpierw mu tam nadał wiadomość, że widział się z kimś, kto popełnił tą zbrodnię, za którą skazano Komendę, a potem go pobił za to, że on powiedział to telewizji. Pojawił się na ekranie dosłownie na 30 sekund. Miał dres, był obcięty na, nie wiem jak nazwać tą fryzurę, i był genialny po prostu. Jest facet o takich możliwościach, że myślę, że byłby świetnym Rędzią. Apel z mojej strony, jak już będą te prawa, niech kręcą w Szczecinie koniecznie. Bo mi się wydaje, będę że się my... upierał, tak, myślę, że... Ja pamiętam film z Kotem kiedyś, z Tomaszem, nie pamiętam. Ławeczka? Ławeczka. Nie, właśnie ten z Kotem, Ławeczka była kręcona w Szczecinie, a ten z Kotem było mówione, że jest kręcony w Szczecinie. Znaczy akcja działa się w Szczecinie w filmie, a był kręcony we Wrocławiu, więc... Stary numer to jest. I czasem mi się wydaje, że te filmy, które mówią gdzieś o Szczecinie, to Szczecin jakieś takie miasto, gdzie ktoś ucieka, bo już tu wieczna noc i śmierci zgnilizna. No tak pokutuje niestety, ale no przecież ten co to HBO kręcił jakiś serial w Szczecinie, prawda? Zamykali ulice i tak dalej. Kryminalny jakiś. Z jakąś bohaterką była kobieta. Okej, okay, no to widzicie. No już pierwiastki jakieś się pokazały. Nie, ale to wybiera wydawnictwo. Nie wiem dokładnie też na jakiej zasadzie, ale mi się wydaje, że to jest sprawdzony, bo... Nie podobało mi się bardzo, że twardego zawodnika, który wyszedł na MP3, chyba na płycie CD, czytał Roch Siemianowski. Bo to po prostu mi się od razu kojarzy z Mango, TV Mango. Tak? To jest ten głos, umówmy się. Natomiast Adam Bauman, znaczy generalnie powiem Państwu szczerze, ja nie lubię audiobooków, bo to jest strasznie rozwlekła forma przekazywania historii. Ty jak tak? Polecasz swoje rzeczy, to aż strach. Tak, no więc właśnie dlatego mówię, że fajnie przeczytał. Intruza czytał chyba Przemysław Blusz, dobrze pamiętam, czy Gosztyła, przepraszam, Gosztyła. Gosztyła chyba, Krzysztof Gosztyła czytał. Ja jestem pełen uznania i podziwu dla tych ludzi oczywiście, tylko że no ja nie jestem w stanie słuchać. Ja wiem, że podobno da się to słuchać na przyspieszeniu chyba lekkim, tak? Że można sobie ustawiać. A jeżeli facet ma taki głos, taki... Okej. Okay. A to wiesz, w samochodzie można już też... No. Ja wiem, ale ja nie jeżdżę samochodem tyle czasu, żeby to słuchać, nie? To ja wolę posłuchać radia albo swojej muzyki. Natomiast skoro oni mają takie głębokie, fajne głosy, to jakby się to przyspieszyło, to nie straciłoby się. To... No ja wiem, ale właśnie mnie to wkurza, jestem bardzo niecierpliwy. Jeżeli nie ma więcej pytań... O, proszę bardzo. Nie, to było zdalnie, bo znaczy konsultantem to za dużo powiedziane i to ja też byłem tylko pośrednikiem, bo ja od razu uderzyłem do Marka Uczaka w tej kwestii. To była drobnostka, ale Bartek bardzo mu zależało na jakimś tam drobnym szczególe. I ja nawet powiem, my ostatnio tam gadamy trochę ze sobą i nawet się mamy zobaczyć, z czego się bardzo cieszę.
bo się bardzo rzadko widujemy i niedługo się zobaczymy i nawet na Grandzie się zobaczymy. Nawet na Grandzie i będziemy razem mieli spotkanie. O, na Grandzie w Poznaniu. I to była konsultacja, no on tam potrzebował szczegółu dotyczącego zakonu diakonisek, tego budynku szpitalnego zakonu diakonisek, tam tłumaczenie, coś, no to ja od razu wysłałem mu parę zrzutów z książki Marka Uczaka, potem jeszcze do Marka zadzwoniłem, żeby się upewnić, jaką by tam przetłumaczył, wytłumaczył i tak dalej. Także to jest moja jedyna rola, bardzo skromna w tej jego powieści. Zapraszamy, tak, bo państwa jest tyle, że aż szkoda, żeby się zmarnowało. Zadawajcie pytania. No jak czujesz się z Wrześniem, z tą trasą? Masz teraz, nie wiem, 4 spotkania w ciągu tygodnia. W międzyczasie w połowie jesteś, nawet nie w połowie, w 10-11 jest festiwal w Warszawie jesteś, później 18 jakoś jest Granda. Będziesz jak... Rozrywany. Nie, to wyszło, wiecie, znaczy to wszystko się dzieje trochę dzięki wam i dzięki dobrym ludziom, którzy często z jakiejś niezrozumiałej dla mnie sympatii do mnie załatwiają pewne rzeczy, powiem tak, nie? Aczkolwiek też widzę, że zaczyna się kulać, że faktycznie jakoś wychodzi tak, że jestem czytany i że podoba się to, co napisałem. I konsekwencją jest tego właśnie to, że jestem zapraszany w różne miejsca. I mam nadzieję, że również nie tylko z tej sympatii, tylko również z tego, że napisałem dobre historie. I faktycznie wrzesień jest, kurczę, bardzo mnie to cieszy, oczywiście moją żonę mniej, ale generalnie to jest tak, że teraz te 4 pod rząd spotkania właśnie w lokalnych księgarniach i bibliotekach. Targi warszawskie książki, gdzie będę na scenie kryminalnej. I to jest, kurczę, to już jest coś. To jest, Granda, na której będę miał spotkanie z licealistami i właśnie wykon z Bartkiem Szczygielskim. Co jeszcze? Piła. To już w pierwszych dniach. Słucham? Piłem. Oj, będzie spanej. Nie będzie spany właśnie. Nie będzie spany w Pile. Festiwal Kryminalna Piła, na który zostałem zaproszony też jako autor na swój, że tak powiem, taki epizodzik. A ponadto będę też w tym dniu, jestem finalistą, Blizny został finalistą Nagrody Kryminalnej na najlepszą polską powieść miejską kryminalną i będę tam właśnie się wił jak piskosz pod obstrzałem jury w panelu tuż przed ogłoszeniem wyników. Nie będziesz miał czasu pisać już, tylko spotkania na to wygląda. Do końca. Pociąg do Warszawy, teraz przesiadka w Poznaniu, masakra, to ja mam nadzieję, że tam trochę to napiszę. No do Piły pojadę autem, do Poznania może też pociągiem pojadę, to też się da popisać coś, to trzeba rzeźbić, to tam każda wolna chwila. Byle mieć laptop przy sobie i coś się da wyskrobać na pewno, żeby usiąść gdzieś tam sobie w kąciku i poskrobać. Nie? Marek Stelar, dziękuję bardzo. Bardzo państwu dziękuję.